W życiu każdego z nas pojawiają się pewne trudności, z którymi musimy się zmagać. Mówimy, że jest to nasza szara, codzienna rzeczywistość. Nie inaczej było w życiu Elżbiety i Zachariasza, którzy tak jak i my, współcześni ludzie, byli doświadczani różnymi rzeczami. Jedną z nich była opinia, że jako ludzie, którzy nie posiadają potomstwa, są doświadczani karą Bożą. Ewangelista pokazuje nam jednak inny aspekt życia Elżbiety i Zachariasza, mianowicie pokazuje nam ich wielką uczciwość wobec Pana Boga, jak bardzo przestrzegali prawa pańskiego, prawa dekalogu. Jednak tekst Ewangelii pokazuje nam, że trudności stają się okazją do tego, by, mógł, by Bóg mógł objawić swoją życzliwość wobec każdego z nas. Tak samo było i z Zachariaszem. Całe życie musiał się spotykać z nieprzyjemnymi komentarzami jako kapłan, który posługiwał w świątyni, który nie miał potomstwa, ale dzięki temu, dzięki swojej cierpliwości, doświadczył prawdziwego cudu, bo w jego życiu spełniło się coś, co mogłoby się wydawać po ludzku rzeczą niemożliwą, bowiem jego małżonka Elżbieta porodziła w późnym wieku syna. To dziecko było znakiem tego, że Bóg działa w życiu Zachariasza. Teraz spójrzmy na nasze życie. Czy my potrafimy uwierzyć, że trudności, które spotykamy w naszym życiu, mogą stać się okazją do odkrycia działania łaski Bożej w naszym życiu? Czy potrafię pozostawić wszystko i trwać wiernie przy Panu Bogu? Czy wydaje mi się, że to wszystko, co mnie spotyka, jest swoistym krzyżem, czy może jednak szczególną łaską? Moi drodzy, za kilka dni będziemy przeżywać szczególne święta, święta Bożego Narodzenia. Będziemy śpiewać kolendy, będziemy śpiewać pastorałki. I w tekście jednej z pastorałek usłyszymy, że podczas tych świąt narodzi się nadzieja. Zachariasz. Był człowiekiem nadziei. Ufał nieskończenie Panu Bogu, że on odmieni jego życie, że on odmieni jego los. Chciejmy i my być ludźmi nadziei, abyśmy potrafili odkrywać, że to wszystko, co spotyka nas, może zmienić także nasze życie i to właśnie pochodzi od Boga.